W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zbudować potężną Francję, która sobie podporządkuje nowe cesarstwo niemieckie przy wykorzystaniu taktyki, dla której duże podboje to nie problem. Przy okazji zdobędziecie to osiągnięcie Better than Napoleon, podbijając Wiedeń, Berlin oraz Moskwę. Zaskoczyła mnie też możliwość tworzenia pewnego kraju jako Francja, ale o tym w dalszej części odcinka. Witam imperialistów, tutaj Lukas. Dobra, wiem, Francja to jeden z najpotężniejszych krajów w Europie Universalis 4, zwłaszcza na początku rozgrywki, a z nowym gigantycznym drzewkiem misji, które dostał ten kraj, jest jeszcze potężniejsza. Muszę przyznać, że jest to jedno z lepiej zaprojektowanych drzewek misji, jak i jedno z najciekawszych. Skupiających się na konflikcie z Świętym Cesarstwem Rzymskim, podporządkowaniu sobie Włoch, ale i też dotyczy czegoś związanego z Królestwem Bożym. Teraz granie Francją jest trochę inne i ciekawsze od tego, co kiedyś było. Po pierwsze, nasi rywale. W moim przypadku na pewno będzie to Anglia, Kastylia. Nie będzie Burgundia. Spróbuję tutaj mieć sojusz z tym krajem za jakiś czas. Chociaż wiem, że obecnie to mnie nienawidzi. Teraz nasz dwór. Mamy tańszego doradcę administracyjnego i początkowo weźmiemy tego starszego do podniesienia taniej stabilności. Jak on umrze, to zmienimy na tego drugiego. Z dyplomatycznego również mamy tańszego Żana jakiegoś tam do poprawienia relacji. No i militarnego nie mamy żadnego taniego, ale wiecie, że i tak go dostaniemy. Tak samo jak dostaniecie 10% cashbacku na Enebie przy zakupie tych wspaniałych pozycji, linki jak zwykle w opisie. Ale zanim zajmiemy się agendą, to musimy zrobić kilka rzeczy z naszymi wasalami związanymi. Musimy wysłać Royal Mariage dosłownie do wszystkich. Co prawda teraz to już nie są wasale, tylko apanage, ale o tym za chwilę. Czy apanasz? Jakoś tak się chyba to powinno czytać. Wysyłamy Royal Mariage, bo to po prostu powoduje, że te subjekty są wobec nas bardziej lojalne. Mamy oczywiście początkowo przywilej French Strong Duchess, który zmniejsza zdążenie podległościowe naszych wasali o 10%, jak i daje nam 3 dodatkowe dyplomatyczne relacje, co jest całkiem fajne. Pozostałe to Monarchy Points, tańsze pożyczki, aby zrekrutować wojsko i mieć agendę na tańszego doradcę militarnego, co też mam. Super! Teraz cofamy rekrutację i uwaga, nie rozdaję żadnego więcej przywileju, bo będziemy bardzo szybko toczyli wojnę z Anglią, więc odzyskam dość sporo ziemi koronnej, a ziemię oczywiście odbieram. Flotę raczej mothballujemy, jej nie będziemy potrzebowali w ogóle na razie. Teraz jeżeli idzie o naszych sojuszników, zostawiamy sojusz z Prowansją, bo mamy szansę na to, że zawrą z nami unię personalną, jeżeli będziemy mieli z nimi dobre relacje. Działa pewnie to podobnie do polskich misji, gdzie im większą mamy dyplomatyczną reputację, tym większą szansę mamy na tą pokojową Unię. Na pewno potrzebujemy sojuszu z papieżem, jest to też związane z dalszą częścią naszych misji i na razie to tyle. Możemy zdjąć też gwarancję ze Szkocji, ewentualnie zawrzeć tutaj sojusz, bo też jest to związane dalej z naszymi misjami. Ja zawieram tym razem ze Szkotami sojusz. Dorekrutowuję darmową kompanię i zrobię teraz coś, co was zaboli, ale spalę mój manpower, ponieważ chcę szybko wykonać misję na manpower. I mamy tańszego doradcę. I w sumie będzie bardzo ważne, żebyśmy też szybko zawarli Royal Mariage oraz poprawiali relacje z Prowansją, żeby jak najszybciej mieć te 90 punktów trusta. Szczerze mówiąc, nasza dyplomacja naprawdę będzie miała co tutaj robić. I od razu atakujemy Anglię w wojnie o Main, ale to my atakujemy. Wiem, że i tak byśmy dostali Reconquest Casus Belli, byśmy też to po taniości odbijali, ale chodzi o to, że musimy to zrobić szybko. Tutaj spokojnie niech oblegają nasi wasale, ewentualnie ci najemnicy, z których kupiliśmy. Oczywiście z odpowiednim generałem dołączonym. I ten generał, którego przed chwilą widzieliście, musimy go dosyłać do wszystkich bitew, jakie będziemy toczyli, więc jak nie mogę toczyć jakiejś bitwy z nim, to jest trochę kijowo. Ale nieważne, on musi być w tych bitwach, bo mamy z nim taką misję do wykonania. W jej wyniku dostajemy 3 działa do Paryża. Nasi dyplomaci niech pracują w międzyczasie. Ciekawe, na południu nasi sąsiedzi toczą ze sobą wojnę w tym momencie. To oznacza, że jedna ze stron wyjdzie z niej osłabiona, więc warto będzie się tym zainteresować. Tak samo jak warto jest czasem zainteresować się bitwami, które się toczą w twoim kraju, ale miażdżymy Anglików, super. Może ta fortyca wreszcie padnie. Oj, chyba dorwiemy całą angielską armię tutaj w Calais. No dobra, może nie całą, bo ta ucieka. I w sumie ta bitwa dała nam wreszcie upragnione działa. A z tymi działami to już teraz zajęcie Portugalii, to będzie tylko kwestia kilku, a w zasadzie to 2 krótkich oblężeń. No chyba, że Anglicy będą wracali, żeby dostać w piernicz upadek Lizbony i tutaj szczerze mówiąc zadowoli mnie tylko i wyłącznie branie pieniędzy od nich. No i w sumie teraz zostało nam już tylko czekać. A wojna idzie totalnie po naszej myśli. Zwłaszcza jeżeli przeciwnik będzie co chwilę
tracił całą armię. Może was to zdziwi, ale wysyłam teraz też doradcę do poprawiania relacji z Burgundią. A jak już poprawimy relacje z Prowansją, no to tutaj trzeba już wysłać teraz dyplomatę na Curry Favors. Da nam to znacznie większy przyrost. I teraz biorę, wykonuję tą misję, bo wtedy kilka prowincji angielskich powinno mnie znacznie mniej kosztować. Tak z ciekawości, w tym momencie kosztuje mnie to 69, 62, nie warto. No i dobra, bierzemy następujący pokój, odzyskujemy całą północ dla nas, wojny reparacje plus dużo pieniędzy, Gaskonie odzyskamy później. Wyzwoliliśmy Normandię, tak księstwo do nas wraca, więc pozostałe przywileje to już się tak prezentują. I teraz mamy możliwość utworzenia księstwa Aliacento, czyli o tutaj w Normandii, i raczej nie chcę tego robić. A, w sumie to dobrze byłoby zaciśnić relacje z Imperium Osmańskim i po odebraniu ziemi atakujemy oczywiście Burgundię. O coś co łatwo będzie zdobyć. Naszym celem oczywiście też nie jest tutaj zajęcie jakiegokolwiek terytorium. Musimy spowodować, żeby Burgundia zdjęła z nas rywala. A to super łatwe nie będzie, będziemy musieli z nią stoczyć kilka bitew i też możliwe, że się zdarzy, że będziemy musieli tutaj zaraz zrekrutować kilka tysięcy najemników. Co prawda na razie mam przewagę technologiczną nad Burgundią, ale trzeba na to uważać, dlatego raczej będę chciał pójść jak najszybciej w piątą technologię, tak, za 6 lat, więc muszę się skupić bardzo, ale to bardzo na niszczeniu takich właśnie tych mniejszych staków, czy to wojsk sojuszniczych, czy też wasali. W sumie Burgundczycy robią dokładnie to samo z moimi wasalami. Przykre to jest nawet. O tak, doskonali ministrowie, przydadzą się. No i super, zdejmujmy rywala, dodatkowe reparacje wojenne, tyle mi wystarczy. Ach, i śmierć tych żołnierzy w tej sprawie. No i teraz po tych wojnach nasz kraj, szczerze mówiąc, jest trochę wycieńczony, więc trzeba będzie czekać, ale i tak jest taki dobry moment, bo musimy czekać na śmierć tego władcy i mam nadzieję, że Maria się pojawi na tronie. Musimy teraz poczekać, aż coś tutaj się wydarzy w Imperium, poszukać możliwości zawarcia sojuszu z Osmanem, będzie to przydatne. No i niedługo będzie trzeba też rozwiązać całe Imperium. A zobaczymy, kto w następnych wyborach będzie elektorem, bo są duże szanse, że Ansbach. A i po tych wojnach wszystkich to oczywiście autonomia teraz może lecieć spokojnie w dół. Co prawda spowoduje to pewne bunty, ale damy sobie radę. Pierwsza reforma rządowa i tutaj nikogo nie zdziwię, że wybieram podatki. Jak i pierwszą ideę, którą mogę wreszcie wybrać i nie, to będzie dość nietypowe moje zagranie, które tutaj planuję, biorę Influence Ideas. I oczywiście tutaj najbardziej mi zależy na rozwinięciu do trzeciego poziomu, żeby po taniości zjadać naszych wasali i ogólnie będę tutaj dużo grał pod wasali. Chociaż to nie do końca będą wasale. Wykonujemy też tą misję, co troszeczkę wzmocni mi tych południowych książąt. No i co za Burgundia, no nie zmieni na normalne nastawienie, no nie zmieni. Jest! Udało się, mamy Burgundię, proszę państwa. Ale nie pytajcie się mnie, od czego to zależy, po prostu czasem się to udaje. I teraz potrzebujemy 180 relacji z Burgundią i 75 punktów trusta. No to mamy co robić. I nie, tej misji nie biorę, mimo już mogę z Prowansją, bo jak tylko to wezmę, to stracę sojusz z Burgundią. A co ciekawe, z Burgundią nabijam tak samo szybko zaufanie, jak z Prowansją. A i teraz czym różnią się ci wasale francuscy od normalnych wasali? Tak naprawdę to jest jakiś miszmasz japońskich daimyo, którzy nie toczą ze sobą walk, bo już nie toczą ze sobą walk, prawda? Nie toczycie walk, jesteście spokojni, okej. Okay. No i po prostu możemy im zabierać development ze stolicy, możemy zabrać im generała jakiegoś i tak dalej. Parę opcji do zabawy, ale w sumie nic wartego uwagi. Francuska doktryna morska i powiem szczerze, całkiem fajna jest. Biorę ją. Muszę też zająć się wprowadzeniem facetingu we Francji. Mamy też przecież szkło w koks. No nie gadajcie, że mam tego pecha i ten jeden raz nie będę miał Marii. Ale nie, czekajcie, nie. Jest kryzys tak czy siak, więc to się zmniejsza. Nie potrzebujemy Marii. No więc zajmijmy się elektorami w Imperium. Poprawmy z nimi relacje i zaraz będziemy zawiązywali sojusze, żeby rozwiązać Imperium. Wow, każdy region, który już mam wydewowany do 25 punktów, dostanie zmniejszone koszty dewowania, jak miło. To jest w sumie naprawdę mocne, tylko musiałbym grać pod Francję Toll. No i mamy face-sitting. No i mam pewien pech, no Kastylia, Anglia mają sojusz wzajemny, co w sumie nie jest niczym dziwnym, skoro oba te kraje mają mnie na rywalu. No i teraz mamy kolejną misję, Crown Seats of Paris. I tutaj dostajemy Diplomatic Annexation Cost minus 15% na 20 lat. W ciągu tych 20 lat w zasadzie zjemy wszystkich książąt, których posiadamy. Już nie ukrywam, tu mnie teraz trochę kusi, żeby wziąć to rozwinięcie. Tylko że to jest przydzielone tylko i wyłącznie do wasali. Więc czy to zadziała na naszych francuskich wasali? Zobaczmy. No 6-15, to nie powiedziałbym, że warto. I tak samo limit wojska zwiększył mi się o 1000. Dlatego pójdę standardowe, dobre podatki. Poza tym ponoć Francuzi lubią to.
dosłownie 5 golda więcej z podatków, więc bardzo się to opłacało, bardzo. Dobra, rozpoczynam integrację moich wasali, oczywiście od tych największych na początek. Nie, no jeszcze to mi weszło, nie mogę. O 65% zmniejszone koszty anektowania wasali. No nie powiem, udało się. Z 400 punktów do 142. A odpalmy jeszcze przywilej. O nie, władca mi zmarł, a następca przy okazji, o nie, co się złego tutaj wydarzy. O, mamy doradcę, Jean-Claude Van Damme, to ty? Dobra, rozbudowujemy naszą flotę, szykuje się po prostu do wojny z Anglią i możemy rozbudować port w Calais. Ale Brabant się wkurzy. Co mnie to obchodzi? I teraz dzięki staraniom francuskiej dyplomacji, no można powiedzieć, że w pewien sposób zabezpieczamy sobie event burgundzki. Jeżeli zajdzie, są znacznie zwiększone szanse, że Burgundia nas wybierze i dostaniemy jej ziemię, albo jej unię. Co teraz oznacza, że tak naprawdę już nie potrzebuje sojuszu z nimi, więc możemy zająć Prowansję. I Prowansja, z tego co widzę, zdecydowała się połączyć nasze królestwa, dostaliśmy Prowansję, jak i Lorraine. To jest Lorraine. A Burgundia? No. Może się uda zachować ten sojusz. Atakujemy Sabaudię, naszym celem będzie zdobycie kilku prowincji dla właśnie teraz Prowansji. Unia nad Milanem. W sumie niekoniecznie jest to zły pomysł. No ale jakby to powiedzieć, są rzeczy pilne i pilniejsze. Na przykład zdobycie Neapolu, który ma sojusz z Austrią. No come on! Przed chwilą to była Austria, ja się załamę. Ale w sumie to jest dobre, ta wojna będzie dużo łatwiejsza, mimo iż dostanę teraz dużo agresywnej ekspansji. No i potem tak planuję siedzieć jakieś 20 lat w pokoju, bo muszę poczekać, aż tutaj potworzą się większe kraje. Dobra, moja armię wysłałam w pierwszej kolejności na Berlin, żeby go zająć. I następnie Ansbach i... O, myślę, że przyda nam się agresywna ekspansja mniejsza, prawda? Szkoda, że nie kliknąłem jej 5 minut temu. Berlin padł, Mainz padł i Ansbach padł. Czas rozwiązać imperium i jest mi to jak najbardziej na rękę. I teraz co najważniejsze, event burgundzki nadal może zajść, tylko macie teraz praktycznie już 100% pewność, że Burgundia będzie wasza. A po kliknięciu Face the Empire misji, w której decydujecie, czy chcecie zostać cesarzem imperium, czy chcecie je zniszczyć, no siłą rzeczy będziemy mieli tylko i wyłącznie drogę zniszczenia imperium. Teraz czas pozrywać te wszystkie moje sojusze i stoczyć wojnę o wojny na Pole. Tak, chcemy odbić Neapoli bez dwóch zdań i niech Burgundia nam pomoże. Zobaczcie, jak wojna rozgorzała w Imperium, tutaj wszystko się podbija teraz. Nie ma szeryfa w mieście, to zające harcują. Oh my god, jakie to drugie rozwinięcie jest OP. Yearly Army Tradition i Morale 15%. Ja muszę kiedyś zagrać Francją pod idee defensywne. No i wyzwoliliśmy Neapol spod Neapolu. Jakkolwiek dziwnie to brzmi, okej. Okay. Prowansja ma odbicie tego. Rozbudowałem Pałac Papieski do drugiego poziomu z tej misji. Więc tutaj w sumie można byłoby zrobić sztuczkę nawet na trzeci poziom, gdyby ktoś chciał. Kolejna idea na La Francji i to jest bardzo nietypowy wybór, który biorę. Idę Mercenary Ideas. Nie spodziewaliście się tego, prawda? A biorę to głównie dla tej polityki Client State Act. Oczywiście sama Francja w sobie nie ma totalnie nic pod najemników. Już bardziej Burgundia, Szwajcaria czy Livonian Order się pod to nadaje. Ale tutaj chciałem pomieszać jakoś tak to granie pod wasali jako Francja, jak i właśnie tych najemników. Teraz muszę wykombinować, jak osłabić sojusz angielsko-kastylijski. Przyszłość Neapolu i myślę, że musimy atakować dalej. A, wojska Aragonu bez szans. O, Charles dowodzi w armiach burgundzkich, jak miło, jest większa szansa, że umrze. Pójdźmy też drogą zacieśnienia naszych stosunków z papiestwem, bo droga alternatywna jest mało ciekawa, tylko lekko szybsze obleganie fortec. Tu i tu dostajemy roszczenia do całej reszty Włoch. Poza tym każdy nowy papież to tak naprawdę dla nas w tym momencie więcej papal influence i monarchy point. Poza tym możemy stworzyć Królestwo Jerozolimy, które będzie naszym wasalem, co jest kuszące. No i niestety podczas oblężenia Sieny książę burgundzki umiera i proszę państwa, zdecydowali się wejść w Unię Personalną pod Francję. Nie to, żeby mieli inny wybór. Jeszcze pozbądźmy się tych fałszywych pretendentów do tronu burgundzkiego. Ja nie rozumiem, co oni tutaj chcieli ugrać. Ja zapomniałem o mojej Unii nad Milanem, totalnie. No i chyba za późno. I dopiero turniej. Czas, żeby na Morzu Śródziemnym francuska flota rozpoczęła swoją dominację. Hiszpania płonie, jak miło. Myślę, że może być to dobry moment do odbicia naszych terytoriów angielskich i od Hiszpanii też coś wezmę. Co tu się dzieje w tej Szkocji? Czy ona sprzedaje te prowincje serio? Bo ani razu nie widziałem wojny szkocko-angielskiej, a nie ma już pół Szkocji. Co tu się dzieje? I po angielskiej armii. Piękny widok. No, Hiszpan ładnie się wbija.
Korzystamy z okazji. Niech Hiszpania płaci. No i po wygranej wojnie wypuszczam tutaj Lyon i będziemy dla niego odbijali te prowincje kastylijskie za jakiś czas. Zresztą widzę, że Kastylian teraz wojnę z Aragonem, więc możliwe, że skończą ten kraj. Byłoby super. Ogrody Francji, okej. Okay. Ulepszyłem je. I co tutaj dostaniemy? No dobra, niech będzie szlachta bardziej zadowolona. Dalej, no wszystko jednak prowadzi nas do podboju Brytanii. Francja to po prostu stolica wina, a wino jest najlepsze do produkowania naszego manpowera. To jest w zasadzie całe południe Francji. I tutaj wszędzie buduję budynki do manpowera. Wiem, że mam też ideę do mercenary, ale spokojnie. Ja wszystko zużyję. Oh my god, integrowanie każdego mojego wasala. Minus 20 do nobility, ich lojalności. O, będą problemy. No dobra, my musimy teraz zabezpieczyć nasze przejście przez Włochy. Bo szczerze mówiąc, to będzie najlepsza miejscowa do niszczenia naszego przeciwnika. Nie mówcie, że się tutaj zaraz Grenada uwolni. Aż się zastanawiam, czy podbijać tą Hiszpanię, bo ona jest takim bankiem, z którego mogę co chwilę 1500 golda wyciągnąć. I to nawet bardzo łatwo, skąd zdobyłem ten fort. No ale jakby to powiedzieć, czas zająć się dotarciem do Ziemi Świętej. W ogóle z kim walczę? Ups. Wow, ta sfera militarna u Francji to jest, powiem szczerze, bardzo duża. I tutaj dostaliśmy z misji bardzo specyficzną reformę rządową. Ale czy ona aż taka dobra jest? Raczej nie. Będę szedł w nie muszkieterów, chociaż to wygląda dość ciekawie. A to jest raczej ostatnia era niestety. Więc na razie pójdziemy w elitarnych najemników. Jak tylko skończę ideę oczywiście. A tymczasem nasze wojska tutaj spokojnie oblegają. Ależ jak? Nie no, nie mogę pozwolić na to, żeby Kastylia wpadła pod Anglię. Idziemy na wojnę. Co prawda wojska są nie tam, gdzie trzeba, ale naprawdę nie chcę wiedzieć, jaką koalicję dostanę za tą wojnę. Oj, będzie wesoło. Nie ukrywam, ta wojna to niezła okazja, bo planowałem tutaj mieć 3 wasali, może 4 wraz z Aragonem i w ten sposób zająć całą Iberię, a jeżeli będę miał Kastylię już, tylko przetrwać nadchodzącą koalicję. Ciekawe, moja flota ma większe morale i porównywalną rozpiętość pola bitwy, co angielska. No może wygramy, zobaczymy. Oj, zaczyna się topienie, leci w dół, ładnie. Dobra, to już cała kastylijska armia i w tym momencie poszła do piachu. No dobra, jeszcze gdzieś 5000 jest, ale to już się nie liczy. Dobra, koalicja coraz mniejsza i w zasadzie jest to tylko jeden duży kraj, to znaczy Anglia. Cała reszta ma to w pompie, więc poprawiamy dalej relacje. Dobra, angielska flota jest w Londynie. Okej. Okay. Robimy blokadę morską Anglii Francją? No jeszcze takiej bitwy z dosyłaniem w ten sposób wojska to ja nie toczyłem, naprawdę. No ale udaje się, mam tu więcej armii, gites. Jolo, wszyscy! No w sumie tutaj muszę tylko Londyn zdobyć, więc jest spoko, bo Kastylia już cała pod okupacją. No i super, mamy przyczółek co prawda ustanowiony w Anglii, więc kolejne wojny powinny być dużo łatwiejsze. No i Kastylia staje się naszą unią. A co najważniejsze, chyba nie grozi nam koalicja. A przy okazji wykonaliśmy sobie misję na Królestwo Hiszpanii i zwycięstwo w franko-iberyjskich wojnach. Czekaj, co? O mój Boże! Mogę teraz zrobić reconquest dla Kastylii, dla całej Iberii! Jakie to mocne! I wiecie co jest najlepsze? Gdybyście zwasalizowali Aragon, mielibyście reconquest na cały Aragon, bo właśnie doczytałem na Wikipedii, to działa na każdego waszego subjecta ta misja w ten sposób. W zależności czy tym subjectem będzie Portugalia, Kastylia czy Aragon. To jest OP! To chyba, że się mylę, to mnie poprawcie w komentarzu. Czekaj, co to jest militaryzacja najemników? What the fuck? Okej, to wydajemy trochę pieniędzy na to, póki to jest takie tanie. A spada ile mi to miesięcznie? Nic. A nie, spada. Okej, im wyższy poziom, tym szybciej mi to spada. Najgorsze jest to, że na razie naprawdę nie mogę przez to wszystko teraz już podbijać. Oh my god, bo mam koalicję znacznie wcześniej niż chciałem. Nie, no ale chyba warto, nie? No i w sumie teraz raczej nie będziemy już potrzebowali floty ciężkich okrętów, bo mamy przyczółek na Wyspach Brytyjskich, więc niestety idzie ona cała na drzazgi. I teraz z takim incomem odbudowujemy flotę handlową. Rozwijamy ziemię po Brytanii i wow! Tańszy! I korona francuska! Dostajemy do końca gry 10 power projection. No nie jest to dużo, ale zawsze fajnie. I możemy teraz iść we francuskie imperium. I moglibyśmy teraz się zwrócić ku podboju imperium dawnemu, ale to jeszcze nie ten moment. Coś co z cesarstwem jakoś się nie chce za bardzo tutaj podbijać. No dobra, Szczecin jest duży, ale cała reszta tak już nie bardzo. Bawaria nie powstała, Czechy upadają. Polska upada? No wreszcie jestem kolonializm. No dobra, czas zaatakować Portugalię. Wiem, że miało nie być wojen, ale to jest wojna o odbicie naszego terytorium, więc nic złego się nie dzieje. Wiadomo, Lizbona od zawsze należała do Kastylii. Wow. No nie, oni musieli iść na tą prowincję. No musieli. Myślicie, że dam radę? Spróbujmy. Easy. Bijemy. Angola, bijemy. Dobra, niech Anglia robi to, co robi najlepiej, czyli wspiera nas finansowo. No a tutaj terytoria te zielone, fałszywe, niebieskie Portugalii zostały wyzwolone i zwrócone Kastylii.
Dobra, czas wykonać drugiego tripa do Mameluka. Patrzcie, możemy podbić cały czas te trzy prowincje. Może tym razem nic nam nie przeszkodzi. No i protestantyzm pojawił się we Frankfurcie. My pozostajemy tym razem katolikami. Nie wiem, czy to jest lepsze, nie wiem, czy to jest gorsze. Po prostu chcę to zobaczyć. Postępujemy dalej ścieżką krzyżowca. Za chwilę będziemy mogli stworzyć Jerozolimę, czy jakkolwiek się to wymawia. Jeruzalem. Chociaż z tego, co patrzyłem, wojny z Osmanem niestety nie obejdziemy. No, Iberia już całkiem ładnie wygląda. Prawie cała wyzwolona. Zyskujemy kolejnego dozgodnego przyjaciela i bierzemy teraz strategiczny sojusz z Polską. Naprawdę tu muszę wszystko okorować? O kurwa. Nie! Przecież to było do 1500 roku zawsze! Czemu? No to mi trochę komplikuje sprawę, powiem szczerze. Bo za chwilę będziemy mieli wojnę domową, a druga sprawa to Gavering. No i trzecia sprawa jest taka, że jestem trochę leniwy i naprawdę liczyłem na to, że ta Burgundia będzie mi pomagała w wojnach. Ale najgorsze jest to, że teraz muszę przejść stolicę do regionu holenderskiego, żeby uniknąć wojny domowej. Den Haag, nowa stolica Francji, jej! Brzmi bardzo po francusku, ale serio, Niderlandy to najgorsze miejsce, gdzie mogę teraz stolicę trzymać, bo ja niedługo będę spodziewał się koalicji i ataku z każdej z tej strony po prostu na tą prowincję. Jako, że ta era już zbliża się totalnie do końca, no to teraz spalam cały mój development za punkty administracyjne. Da mi to największą ilość możliwych pieniędzy, bo pamiętajcie, że na tą liczbę wpływa wszystko to, co zwiększa wam income z taksów. I wszystkie pieniądze w ten sposób zdobyte przeznaczamy na budowę sądów, żeby Francja była bardziej stabilnym i praworządnym krajem, prawda? Mam nadzieję, że Francuzi docenią. Dobra, mamy chyba dobrą okazję, bo Osman toczy ciężką wojnę, więc najedźmy jego terytorium, holy war. Tak, i wezwijmy Polskę i papiestwo do pomocy. A, tylko zapomniałem zrekrutować najemników. Moim realnym celem jest podbicie całej reszty tych prowincji, które potrzebuję do wykonania tej misji. Widzę, że Imperium Osmańskie tak na poważnie się bierze do tej wojny. Właśnie podwoił swoją armię. Mówię wam, że najgorsze to jest pilnowanie bota, gdzie on idzie w danym momencie i żeby mieć armię blisko. Gdzie mi Osman uciekasz? Bierzemy go i teraz robimy przejście na drugą stronę. Będziemy mogli połączyć nasze wojska i pomocy? Nie, dobra, damy radę. Chyba Osman się załamał. Wreszcie. Po tych stratach. No dobra, mam prawie dwa razy większe. A to jest duży Osman. Jest kłopot. Trzecia idea. I tutaj też wybiorę bardzo niestandardowo, bo pójdę w Infrastructure Ideas. Chociaż powiem szczerze, bardzo mnie kusi branie administracyjnych, ale jak już gram niestandardowo tą Francją, to idziemy w to. Tu dostajemy Development, ale co ważniejsze, dostajemy State Gathering Cost minus 10% oraz dwie interesujące polityki. No, wojsko osmańskie chyba się wyczerpały i chyba nawet udało mi się osiągnąć wszystko, co chciałem, czyli odbić pozostałe terytoria i maksymalnie zadłużyć Imperium Osmańskie. Na ten moment mi to wystarczy i na pewno zyskaliśmy dzięki temu kolejnego przyjaciela dożywotniego, o kurde. Dobra, tylko sprawdzam, co się stanie, jak to kliknę. Ale że są tacy wolni? Tak za friko? Dobra, więc nie klikam tego, nie wystawiamy tego królestwa. To, co teraz muszę zrobić, to pozostałe 15 lat takiego czasu, który sobie dałem na budowę tej Francji, to jest jej właśnie zabudowanie w momencie, kiedy będziemy mieli manufaktury na poziomie 11. A to wymaga ode mnie teraz czasowo pokasowania kościołów w niektórych prowincjach, bo wiele bardziej się opłaca teraz postawić tutaj manufakturkę. Tak z ciekawości, po tej wojnie Imperium Osmańskie tylko 7 tysięcy zadłużenia. Odparłem teraz tutaj na tych ziemiach w świeżo podbitych edykty do nawracania. Odpalam je od razu już wszędzie, bo potem powiem szczerze, zapomnę i możemy spokojnie też kraść development stąd. Jest! Francja jest kontrolerem papiestwa, tylko teraz to tak mi niepotrzebne. Kolejna wojna z Anglią zakończona, tym razem bierzemy dla siebie Londyn. Jakby co, to ten build idei, który jeszcze mamy, plus nasze francuskie idee, pozwala mi mieć zawsze włączone Rise War Taxes. Warto jest na to zwrócić uwagę. A jak widzicie, bardzo dużo manufaktur wrzuciłem do budowy. W tym celu nawet wziąłem 1% pożyczki. Rehabilitacja Joanny d'Arc. Myślę, że warto jest to zrobić. Myślę też, że Niemcy się już wystarczająco skonsolidowały, więc za chwilę przystąpimy do wojen. Chcecie się przyznać, ale zapomniałem o Szkocji, więc chyba czas ją zwasalizować, no i będziemy rehabilitowali się i podbijając dla niej te terytoria angielskie. Oho, dwa centra reformacji tuż przy mnie. Jak dobrze, że robię roszczenia terytorialne na nie. Jest to o tyle kłopotliwe, że o francuską wojnę religijną naprawdę łatwo. Utalentowany architekt. No ja wolę, żeby mi dłużej budował taniej, bo mam tutaj pewien monument, który muszę zrobić do trzeciego poziomu. 8 uniwersytetów. Ciekawe, na czym to polega. Fajnie. Czyli jeden punkt innowacyjności za każdą prowincję, która spełnia wymagania. Czemu nie wiedziałem o tym wcześniej? No dobra, ile tego dostałem? 4 punkty. Fuck, a chyba mogłem 8 dostać. Czy też uważacie, że takie rzeczy powinny być tutaj napisane wcześniej? Potrzebuję Gaveringu. I czas na kolejną świętą wojnę z Imperium Osmańskim. Chociaż...
Dobra, no skądś magicznie ma manpowera i 200 tysięcy armii wystawienia, to łatwiej będzie zdobyć tą jedną prowincję. Dobra, tą wojnę prowadzę z dwóch powodów. Pierwszy to oczywisty, to pieniądze. Ale drugi, mniej oczywisty, to muszę mieć tak długi okres pokoju, żeby ta agresywna ekspansja osmańska spadła poniżej 60 punktów. Co ja gadam, 50. I jak tylko skończymy tą wojnę, ruszamy ostro z podbojami i naprawdę nie chcemy mieć w koalicji Osmana. Wśród europejskich krajów jedyny, który nam może zagrozić, to Polska lub Moskwa. I w sumie Konstantynopol mają tutaj, więc jeszcze Osman dochodzi do tej listy. Dobra, zabezpieczamy dwie strony cieśniny i idziemy się bić z Osmanem. Tym bardziej, że poprzednie wojny przyniosły skutki, Osman bardzo dużo fortec już skasował. I super, cerebracja monumentu w Jerozolimie, co pozwoli mi dalej skończyć krucjatę przeciwko Jerozolem, albo dla. I teraz wypuszczamy nowego wasala, Jerozolimę, czy Jeruzalem. To jest chyba to samo, nie? Albo zatrzymujemy to dla siebie. Wiecie co, ja chcę mieć tutaj wasala, mam problemy z Gaweringiem, więc musimy wypuścić. Ale ukradli mi mój monument, nie! Jakościowo nasza armia jest dużo gorsza od osmańskiej? Czemu? Czemu mam mniejszą taktykę? Co tu się stało? Aha! No dobra, mamy pieniądze, mamy wojenne reparacje, tyle mi starczy na razie. No i okej, wszystkie prowincje przekazałem Jeruzalem, trudno. Ups, tu nią nie można było zabierać prowincji. Zapomniałem. Okej, muszę wprowadzić absolutną francuską monarchię. Oznacza to, że potrzebuję 50% Gaweringu i muszę pozbyć się Prowansji. Oh my god, to będzie bolało. Dobra, nasze działania rozpoczynamy od szybkiej wojny z Anglią o odbicie terytoriów dla Szkocji. Kanterreformacja, wreszcie. I tak, idziemy w ostre nastawienie. Nie chcemy tutaj mieć tego. A, tylko zanim wybierzemy ostatnią, to musimy poczekać, aż więcej krajów nam się przyłączy. Boże, ta Francja poddewowanie, jakby ją zrobić, to byłby taki potwór. Luty 1550, dobra. I teraz naprawdę już lecę podbijać, że będziemy toczyli wojnę cały czas, bo po prostu zwaliłem z Utrechtem, podobnie. Te terytoria chcę dla mnie, one mają być moje. Nie mam dyplomaty, żeby zaatakować. No rzesz. No i będzie bum bum we Francji zaraz. Jakby co, to dlatego robię siatkę szpiegowską na Imperium Osmańskim, bo to jest jedyny kraj, który mi stwarza jakiekolwiek zagrożenie. I chcę u niego dostać jak najmniej agresywnej ekspansji. Dlatego robię na nim siatkę. Jest, znowu przejęliśmy papiestwo. Drugą wojnę rozpoczynam na południu, żeby zacząć się też bijać w region włoski, bo tu muszę tak czy siak lepiej poczekać, żeby Szczecin zakończył swoje wojny. Ej, mogę przyjąć husycyzm, ale nie chcę tego. I powiem szczerze, nawet już nie patrzę na agresywną ekspansję, bo tu będzie szła wojna za wojną. No i nastała wojna religijna we Francji. Nie no, bądźmy szczerzy, wszyscy wiemy, jak tolerancyjna Francja się kończy, więc zaprowadźmy pokój religijny. Nie mamy szans tego zakończyć w ogóle. A my zwróćmy się wreszcie w kierunku Imperium. I tak, musimy je zniszczyć. Żadnych dodatkowych roszczeń? Lol. Ale że co? Ja wam dam. Jeszcze mi nawrócili. Francuska Liga Katolicka? What? Ej, bo mi zajęli stolicę i chcą mi zmienić wiarę na protestantyzm. Nigdy. Nigdy tego nie zrobimy. Dobra, przejście przez Alpy. Uuu, tu jest jakaś ważna decyzja. Muszę sobie to zobaczyć. Najpierw przeciwstawmy się papieżowi. I szczerze mówiąc, nie widzę, żeby cokolwiek się zmieniło. Ja tam wybieram przyjaźń z papieżem. Wow. To daje mi roszczenia dosłownie do wszystkiego? Czekajcie, te wszystkie misje mają teraz warunek, który wymaga ode mnie kooperacji z papiestwem w podbojach Włoch. Nie ukrywam, to jest bardzo ciekawa droga rozwoju. Okej, to może być nawet dość ciekawe zagranie. Czas na pierwszą, większą wojnę w Niemczech. I jak widzicie, walczymy z dość sporą ilością krajów. W zasadzie wszystkie te południowe muszę wyjąć na białym pokoju, bo póki Austrii nie podbije, to nie mam sensu. Ej, ja to wszystko dałem papieżowi! No i dobra, zostały mi same kraje bez flagi, to znaczy oprócz Hesse, bo Hesse nie wezwałem specjalnie. Więc te wszystkie podbijamy. I teraz już będziemy zawierali pokój, więc musimy cofnąć wszystkich moich dyplomatów, bo trochę tych krajów tutaj mamy. Lista przyjaciół wydłuża się, super. Nawet Rosja w niej będzie. No i teraz mam tylko 300 agresywnej ekspansji. Co najważniejsze, nadal na pauzie włożymy właśnie Client State'a. A we Frankfurcie, bo czemuż by nie. Nazwijmy ten obszar Reichland i zrobimy tutaj monarchię. Będzie stabilniejsza, republiki no, powinny działać lepiej, ale o dziwo nie działają. I teraz co najważniejsze, możemy dołączać dowolne prowincje do Client State'u. I albo tworzymy nowego, albo przypisujemy ją do obecnie istniejącego. I to co jest mega super w Client State'u, że nie mają limitu. Możemy dać tyle tych prowincji, ile chcemy tak naprawdę. No i co prawda jest tutaj trochę niepokoju w tym kraju. Tak troszeczkę. Ale teraz te bunty będą odpalały się tylko w tej jednej nacji. Nie u nas. I będzie o wiele łatwiej je tłumić. A my możemy stać się Iron Crownet, cokolwiek to znaczy. Jak miło! Szkoda, że jest taki stary.
Ale totalnie nie chce mi się tego wszystkiego przeklikiwać, żeby wziąć tą misję dopiero u następnego władcy. No i możecie się domyślać, że teraz koalicja będzie rosła sobie i to bardzo szybko, więc będziemy musieli wypowiadać dużo wojen. No nic, będzie wesoło. Nawet Osman się tu zbliżył, o nie. Ale co ważniejsze, możemy teraz reformować nasz kraj. Co daje nam francuską absolutną monarchię. Wow, ona nie jest taka OP. Nie, no dobra, jest, mogę być imperium, wreszcie. No to jest znacznie większa wojna, ale jeszcze nie taka ciężka. No i teraz trzeba tłumić tu bunty. I to niestety my musimy tłumić, bo ten wasz wasal i tak nie będzie miał żadnego wojska. To dosłownie każda jedna prowincja nam wybuchnie. Każda. O, ale pierwszy raz widzę, żeby client state'y dostawały nasze idee. A poza tym mają dużo swoich bardzo fajnych. Halo, halo, bo tutaj trzeba Polsce pomóc. Lecimy, lecimy. Dziwne, papież nie chce tych ziem, ale wszystkie ode mnie przyjmuje. To ja mu daję. Ej, nie uwierzycie, gdzie Utrecht ma swoje prowincje. Naprawdę tutaj, w Ameryce Północnej. Dobra, Austriaków na razie biorę tylko tyle prowincji i nawet to koruję, bo nawet jeżeli tu wypuszczę client state'a, to będzie on po prostu stabilniejszy. Ha, francuskie sojusze przetrwają. Ciekawe, co to znaczy. Myślałem, że jakieś zmniejszenie agresywnej ekspansji u sojuszników czy coś, byłoby fajnie. Przecież ta misja jest OP. Zobaczcie, boostuje mi mój edykt na handel. Już nie 50%, 75% więcej. Wow! Dobra, to, że tutaj próbuję zrobić sobie pół Włoch jako papieskie, trochę spowalnia moje podwoje, ale trudno, trudno. Jest to ciekawe, ale jak to papież ich nie... Tworzyłem kolejnego client state'a na północy, nazwałem go Hansa. No, mam nadzieję, że będzie cały trade lubecki w nim. Okej, zabójstwo cesarza? Co, zmieniamy nazwę z Londynu na Londres. Ej, czuję się oszukany. A, domena francuska. Ej, fajnie. Spillage'ujmy to. Angielscy widzowie się właśnie... Ta misja też jest potężna. Każda prowincja, która ma produkcję sukna, zwiększa produkcję o jeden. Czekaj. To? Czyli to mi zwiększa teraz poziom też monumentu? Jednak nie? A, tu miało mieć 40 developmentu. Okej. No to chyba nie. Tu jest 48. Dobra, te misje papieskie, bo teraz przejrzałem sobie, jak one działają, to działają tak, że jeżeli ja mam kory na to i kliknę tą misję, to to przechodzi na papieża. Warunkiem jest jeszcze to, że mamy sojusz z papieżem. Więc w sumie możemy to podbijać dla siebie, okorować, kliknąć misję i tak czy siak wszystko przejdzie na papieża. Chyba, że nie okorujemy, no to nie przejdzie. Ej, Tybury stworzył Mugala. No a tutaj na południu stworzyłem Swabię. A teraz przyszedł wreszcie czas na Szczecin. A szkoda jest to ubijać, no ale trudno. I też zbliżamy się do końca naszego sojuszu z Polską. Ale stoi nam na drodze ku Moskwie. Wielka bitwa z Danią, ale wygraliśmy na morzu, super, idziemy zanieść mi stolicę. Żegnaj Polsko, byłaś dobrym sojusznikiem. Ale agresywna ekspansja niestety zrobiła swoje. A w Skandynawii będziemy mieli takiego Kalmarka. Oh my god, jakie to fajne. Ja dobrze rozumiem, że All Power Cost tutaj teraz nie działa? Zobaczmy. Tak, bo jest przeciwny, minus 5%. Cała Europa po prostu wrze, wojna za wojną, ale już coraz ładniej zajmujemy. Jak zwykle, przepraszam, że nic nie pokazuję z tych wojen, ale większość tego, co tutaj widzicie, to jest właśnie takie stanie na fortach i patrzenie, jak zginą i tłumienie buntów. Nic więcej. Serio. Szybciej chciałem go wykopać, niż nadałem mu imię. 85% na pewno padniesz. Super. 250 dni oblegania kompanią Inków. Nie pytajcie się mnie, skąd oni się tu wzięli. Nie mam żadnego pojęcia. Chyba mamy kłopoty. Dobra, francuskie wyspy i zobaczcie, jakie to daje OP bonusy do końca gry. Znaczy, pobijam akceptowalną kulturę oczywiście, ale tutaj do końca gry minus 5% kosztów developmentu, konwersja kultury minus 20%, no i koncentracja developmentu skróca separatyzm o 5 lat. Bardzo mocne. W sumie nie wiem, co lepsze. A, pójdziemy we flotę, nie? Aha, jakaś masakra religijna. No niezbyt dobrze. Tak, ograniczmy to bez dwóch zdań. Ej, muszę przyznać, że te wyspy bardzo ładnie teraz wyglądają, prawda? Tak kolorowo. No, ta Skandynawia jest taka ładna, niebieska. Szkoda, że będziemy zmieniali jej kolory. Bo jakby to powiedzieć, ten Gavering mi zabije. Ja, no, ale taki Kalmar, bardzo ładny. 420 agresywnej ekspansji z papiestwem. Oh my god. Ten sojusz wisi na włosku, naprawdę. Najgorsze jest to, że muszę teraz przystopować podboje na 10 lat, żeby zakończyć misję wenecką. Da mi to ciąg zrobienia całych tych misji papieskich i mam nadzieję, że to będzie wszystko moje, bo jak nie, to trochę się kurzę, bo nie ma szans, żebyśmy zachowali ten sojusz w momencie, kiedy ruszy na podbój Polski i Rosji. A na pewno jeszcze stracimy ten sojusz podbijając Austrię. O, Islandia powstała z Danii. Ciekawe. Czekaj. Miałbym Maltę przekazać tym rycerzom? I co, może jeszcze byliby moimi wasalami? Oj, nie, nie,
mnie, kolejnego dobrego monumentu nie stracę. Wow, ja biorę ten makawializm. On jest super. Czyżby to był ten moment finałowej wojny? Zaraz zobaczymy. Trzymajcie kciuki. Znaczy finałowej, żeby wykonać to drzewko misji. Bo jeszcze dużo przede mną. Gorsze jest to, że ja naprawdę mógłbym podbijać jak szalony teraz. Zobaczcie, ile mam punktów niewydanych. Tylko dlatego, że czekam, żeby wziąć tę misję, żeby nie stracić papieża w sojuszu. Bo on musi być moim sojusznikiem. Jeżeli nie ukrywam, podbicie tego i wykonanie tej misji, kiedy papież nie byłby naszym sojusznikiem, jest mega mocne. Zobaczcie. Dyplomatyczna relacja, reform, progress. A nie, to wystarczy, że ja bym to miał. No ale tańsze okręty też, no. I tutaj też znowu, monarchy, military skill plus 1, gdybyśmy nie mieli sojuszu z papieżem. Mega mocne. A tak, to nasz władca będzie tylko koronowany przez papieża, co nam da takie bonusy do końca gry. Fu, do jego śmierci. Uhu. Frankisko Holisi. Franko-papieska administracja. Ej, fajne te bonusy. Rzeczywiście chcę administrative efficiency plus 5, to jest mega mocne. Naprawdę po tym wszystkim mam mu jeszcze wysłać gifta? Ja wiedziałem, że papieże są łasi na pieniądze, no po prostu. Pół Włoch im dałem. Już na maksa im wyślę. Kingdom of God! Marchia Francji! Oh my god, jakie to klimatyczne! No ale i tak nigdy jej przecież nie anektujemy, nie? Minus 409 agresywnej ekspansji. Ale teraz co najlepsze, możemy podbijać całą resztę. I naprawdę w poważaniu mam agresywną ekspansję. Dobre, nasze wojny rozpoczynamy od uderzenia na Szczecin. Chociaż moje wojska są totalnie na południu, ale nieważne. W sumie nie obchodzi mnie też już agresywna ekspansja u moich sąsiadów, nawet u Imperium Osmańskiego. Też głupi jestem, ja przecież przyda mi się szybsze obleganie tych fortec, więc póki mam tak dużo punktów i jeszcze jedna wojna przed nami, to trzymajmy. No mam za dużo już tych dyplomatycznych relacji, więc niedługo trzeba będzie zacząć zjadać moje client state'y. Chociaż chyba widzicie, po co je robiłem, nie? I tak naprawdę rozpoczniemy od zjadania Hanzy, bo już dla niej nie mam co tak naprawdę podbijać. Nawracajmy też wszystkie państwa na katolicyzm, jedyny słuszny. Chociaż jeszcze centra będą próbowały nam tutaj nabrudzić, ale już niedługo, bo era zbliża się do końca. Dobra, naszym celem będzie zdobycie Gdańska, super ważnej prowincji polskiej. I z bólem serca, ale muszę, no niestety, Polska stoi nam na drodze. Musimy atakować. O Boże, Poznań się broni. Kiedyś w misjach Francja miała poddaństwo polskie. Nie wiem, czy nadal mamy takie misje. Ale nie widziałem nic takiego. O masakra, to jest po prostu francuski potop w Polsce. Oni nie mają z nami szans. Jedyne, co mogę powiedzieć, to to, że polskie wojsko jest mega bitne i nie mielibyśmy z nim wielkich szans w bitwach. Duże straty mi zadają. Czemu to się cały czas odpina, no? Moje francuskie wojska się wycofują po dostałem takie bęcki od Polaków. Super, hurdul Polska. Ale mimo wszystko nas jest po prostu za dużo nas. Nie powstrzymają nas Polacy. To jest potop francuski. No i w sumie przebiliśmy się aż pod Warszawę. A nasze kompanie azteckie, naprawdę, mam azteckie kompanie u siebie. Te mercenary ideas są mega fajne. Mogę rekrutować najemników z całego świata. Polski last stand, naprawdę, już nie mają gdzie się bić. Ostatnie fortece padły. A nie, jeszcze jedna tutaj. Ale to jest, wiecie, Wołoszczyzna, kto by się tym przejmował? W sumie to jak głupi jestem, naprawdę. Czemu jej nie nawracam centrów religijnych? Przecież przestałyby mi już działać totalnie, a wszystkie terytoria ja kontroluję. No jakby to powiedzieć, Islandia upadła, a ja dostałem parę kolonii. No i teraz czas na Wielką Rosję, żeby wreszcie się nią zająć. A skąd ta Litwa miała pieniążki na 3 forty czwórkowe? Oho, skąd taki mały kraj ma takie pieniążki, ho? I w sumie będziemy niedługo toczyli wojnę z Osmanem, więc w sumie nawet fajnie. Co mi zrobili z tą Jerozolimą? Jak do tego doszło? A ogólnie to dam po prostu na jego krucjatę. Co prawda najlepiej byłoby dać to, nie wiem, na jakiś Tunis, Algiers, Maroko, żeby te kraje podbijać na raz i zmienić cel krucjaty co jakiś czas. Ale nie zależy na tym, żeby teraz Jeruzalem jak najbardziej rozbudować. Więc czas przygotować się na krucjatę. No, nie spodziewałem się, że w jednej wojnie dojdę aż pod Moskwę. Wow, to jest jeszcze większe wow. Era absolutyzmu. Na mnie czeka tak naprawdę teraz era buntów. I to tak przez kilka lat, bo mam wciąż 200% overextensję, a nie chcę tutaj tworzyć kolejnego client state'u. No ale pięknego Kalmara mamy, nie? I w sumie czekałem też na erę absolutyzmu, żeby właśnie teraz użyć tej bulli papieskiej, która pozwala nam kontynuować krucjaty po 1600 roku. Ej, wojna religijna wciąż mi trwa, ups. Dobra, muszę się skupić na jej zakończeniu. Nie ma to jak w ramach oczekiwania wypowiedzieć sobie kolejną wojnę Austrii, bo tym razem wszystko pójdzie do moich client state'ów, więc... Tak, no można powiedzieć, że udało mi się zrobić to, co chciałem, żeby tak podzielić Niemcy na 3 kolory. Wiem, ale mi się to podoba po prostu. Dobra, czas sprawdzić tureckie wojsko w akcji, czy jest mocne, czy nie jest mocne, czy damy mu radę. O nie, uciekną mi, chodźcie tu, bijcie się. Okej, mam trochę lepszą armię, ale on ma więcej armat. W sumie to trzeba byłoby już dorobić armaty w tym okresie. Chociaż nie, no wystarczające są. Jakby co, exploit na akceptowanie separatystów i zwiększenie autonomii w naszych wszystkich prowincjach nadal działa. Bo pamiętajcie, że za
zmniejszanie autonomii dostajecie absolutyzm. A Francja ma go tak dużo, że w zasadzie nic nie muszę robić. No trzeba przyznać, że Osman bardzo szybko przypala manpowera. Przed chwilą miał 300 tysięcy, teraz już go nie ma. Aha, ofensywne i ilościowe. No to fajnie. Han zaintegrowana i powiem wam szczerze, tutaj wszystkie prowincje oczywiście dodaję do state'u. Oj, sporo tego będzie. Trzeba będzie dodatkowo jeszcze oczywiście wszystko zabudować zaraz sądami. A i tutaj mamy bardzo ważny monument, który przyspiesza nawracanie. Ale topi osmańską flotę, wow! Ciekawe, czy miał ulepszone wojsko. Wojsko, marynarkę. Dobra, dało mi się zamknąć całe wojsko osmańskie, no albo przynajmniej jego połowę. Tutaj na Iberii, zobaczcie, fort stoi w dalej, nie mogą uciec. Sobie, a moja flota, pointu i broń. I wykańczamy tą armię. Jakie bęcki dostają, jakie bęcki, pięknie. Czas rozpocząć rzeź. Dobra, dokończono Osman. Zawrzyjmy pokój. Czekaj, tu coś popsułem. Ej, ja muszę zmieniać kulturę w tych prowincjach, czy wystarczy, że ją akceptuję? Nie, dosłownie muszę zmienić w 50 prowincjach kulturę na moją główną. Coś nie zrobię tej misji raczej, szkoda, kurka. Mogły mnie zjadać Hanzy. To jest strasznie głupia misja, teraz dopiero przeczytałem, że to Jerozolima musi lubić Francję na poziomie 190 i mieć ten development. Development już mamy, ale oni siedzą na 164 punktach i nic nie zwiększają. Masakra, 6000 deva. A nawet około 7000, bo przecież tutaj mamy razy 2 naszych subjectów. To jest 100% World Conquest tym. Jeżeli by teraz lecieć i podbijać, zwłaszcza, że teraz wziąłem idee administracyjne, które jeszcze nam zmniejszą Core Creation Cost i będą ładnie się nadawały do anektowania naszych wasali z ideami Influence. A wam polecam ten odcinek z Portugalii, w którym tworzę im potężne Imperium Brazylijskie, ponad 2000 deva w 1530 roku.